bez imion, bez nazwisk, ja nie chcę nic wiedzieć, chcę wiedzieć wszystko. Możesz tu sobie jeszcze rozpiąć od dołu. No to wiadomo, żeby wyjąć fiflaka, a nie żeby kucnąć. Z tej strony Brad Pitt, no tak się złożyło, że od zawsze bardzo mi się podobałaś. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. No dzisiaj Mietła nie lada się z wami wita. Na buzi mam kolory zachodzącego słońca, ale to dzięki pięknej kryształowej lampce, która stanęła w kuchni. Witam się dzisiaj z wami wieczorem. I pomyślałam, że pokażę wam przepis na najlepsze zapiekanki firmowe. To jest bardzo prosta rzecz, ale ja uważam, że proste rzeczy są pyszne, a czasami najpyszniejsze. Na tosterze postawiłam sobie laptopa i próbuję oglądać wywiad z wampirem, bo od kilku dni chodził za mną ten film i ja w ogóle kiedyś byłam strasznym wampirzym freakiem. No i to taka klasyka, która po prostu jest warta odświeżenia. Julia drzemie, bo jak wiecie, jej insomnia trwa w najlepsze. I trochę mnie boli głowa, więc wypiję sobie czarną kawę, którą mam w tym oldschoolowym polskim kubasku. I taki po prostu spokojny wieczór. Zrobię właśnie dobrą kolację i może będzie chciała mi przy tym filmie towarzyszyć, a jak nie, to włączymy sobie coś innego. Tutaj macie tę szałową lampinkę. Jest naprawdę mega. Tutaj mam wywiad z wampirem. Starłam na grubych oczkach pieczarki. Muszę jeszcze pokroić drobną cebulkę w drobną kosteczkę i wezmę chyba sobie coś na głowę i właśnie wypiję tą kawkę. A jeszcze turbo pyszna polecajka turbo pysznych cuksów. To są cuksy, tak naprawdę takie czekoladki piernikowe ze śliwką i są na wagę w Lidlowskim i są tak mega pyszne, lepsze niż te pakowane pierniczki, ciasteczka pierniczkowe, naprawdę są mega pyszne. Tak się to prezentuje, tutaj się suszą jeszcze orzechy laskowe. Piękny kadr, piękny. Spora łyżka masła ghee wlatuje na patelnię i czekam, aż ono troszeczkę się roztopi. Ale nie bardzo rozgrzeję i wrzucę cebulkę. Dzięki temu nie ma wielkiego pryskania i nie jara się ta cebula. Nie robi się od razu brązowa i taka gorzka, tylko właśnie powolutku się szkli. No i działajmy. Myślę, że jest to przepis naprawdę na miarę Los Angeles Warsaw. Boże, masło to jest życie. Starałam się tak drobno, jak dałam radę. Nawet bardzo nie płakałam. No i tak to będę mieszu. I zaraz będę dodawać, jak się trochę zeszkli, będę dodawać pieczareczki. Wrzuciłam te starte pieczarki, no i to się tak będzie dusiło przez jakiś czas, aż ładnie zbrązowieje. I dalej zobaczycie, co będzie. Będą tak ciekawe i trudne rzeczy, że to naprawdę nie jest... Gotowanie nie jest dla każdego. Moje drogie i moi drodzy. Luksusowe kajzereczki, które trochę ugniatam, tak żeby zrobić takie minimalne zagłębienie i tutaj będę ładować duszone pieczarki z cebulką, przyprawione czosnkiem, można też dodać sobie czosnek taki, wiecie, przez praskę, no przetygozony, zgnieciony przez praskę, przeprasowany przez praskę albo suszony. Tutaj mam kawałek legitnej gołdy, którą zetrę i będę posypywać z wierzchu i wrzucamy to do piekarnika. No na taki czas, żeby serek się roztopił. Ten serek, który gubi ostrość jak dziad. Hihi. Na bułeczkach poukładałam te duszone pieczarki. Dzisiaj taki twiścik, żeby było bardziej luksusowo, peperonka. Zaraz będę posypywała żółtym serem, który starłam, klasyczną gołdę, bo najlepiej pasuje do takich zapiekanek. I mój sekretny składnik, to oprócz tego, że dałam jeszcze dużo pieprzu do tych pieczarek, to posypać oregano przed pieczeniem. Tak się prezentują ekskluzywne, luksusowe zapiekanki firmowe, ponieważ wiecie, że wszystko ma u mnie swoją nazwę. To są zapiekanki firmowe, ostry keczupik,
No i pokroiłam jeszcze ogóreczki z żółtą papryką, żeby od czegoś zacząć i tak się to prezentuje, także brawa dla mnie za ten genialny przepis. Proszę bardzo, jak się ring przydaje. Do malowania. Ściana jak nowa. Coś pięknego. Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Tak jak prosiliście, update ścienny. No, jestem spokojna. Jestem spokojna. Wygląda to dokładnie tak jak chciałam, czyli tak jak było. Wczoraj w nocy jeszcze olejowałam bufet, to jest bufet orzechowy i też olejowałam go olejem z orzechów włoskich, więc cały jest taki jeszcze błyszczący delikatnie, ponieważ chodzi o to, żeby on sobie powoli wypił ten olej i żeby był taki nawilżony. No i ta ściana jest ciemna. Tak pięknie wyglądają dzięki temu na niej te obrazy. I powiesiłyśmy jeszcze taki kinkiet stary, piękny. Po prostu to jest tak pięknie, że ja nie mogę. Zróbmy wszystko na ciemno i będzie jeszcze lepiej. Przychodzę do Was z takim mega, mega szybkim, vintage'owym OOTD, ponieważ wychodzę na urodziny. I jakoś tak miałam ochotę na taką klasykę, ale w rezultacie wyszła mi taka trochę hiszpańska wdowa. Nie wiem, co sądzicie, jak nazwiecie ten outfit. W każdym razie jedna z moich najukochańszych koszul z pięknym żabotem. I do takich koszul mega pięknie pasują najróżniejszego rodzaju broszki, szczególnie jak sobie tutaj zepniemy pod szyją, zasłaniając ten najwyższy guziczek. Ona ma takie seksualne, niebezpieczne, półprzezroczyste rękawy. Pod spodem ramionczka spadające od stanika, albowiem tylko my wiemy, jaki krzyż dźwigamy. Prawda, Lulusiu? Czy tylko mi spadają? Wiecznie mi spadają pod koszulą albo swetrem ramionczka. Nie wiem. No nic. I jeśli chodzi o biżuterię, to dopasowałam takie kolczyki stare i w zupełnie starym stylu. Do tego taka brosza. Perły, żeby było wiadomo, że smutno. I piękną czerwoną kokardę, która mnie zachwyciła i to jest rzecz nowa. Ale cała reszta to jest wszystko z drugiej ręki. Spodnie mam po Mariolce. Są to polskie spodnie z szerokimi nogawkami. I tak się to prezentuje. Czasami właśnie mam ochotę na taki... na taką absolutną klasykę i to jest taka moja interpretacja. Od biżuterii srebrnej dzisiaj też nie stroniłam, chociaż od malowania ściany mam tak pobrudzone zakamarki w skórze, że po prostu niczym tego nie mogę wydobyć. Chyba zostaje mi mydło BHP i taka specjalna szczoteczka do rąk. Włosy spięłam na gładziutko i to jest taka maska, to jest taki hełm. Tak się to prezentuje. Tak trochę wyciągam, żeby zasłonić tę wysokość zapięcia spodni. One day later. No wspaniały tu jest kadr. Po prostu ja, moja szczupła talia, jasny kąt. Teraz już nawet w salonie nie ma kawałka jasnego kąta. A tutaj... Znowuś to mnie przylazła. To słuchaj, bo ja potrzebuję twojego wsparcia, twojego supportu. Już śniadanie, bo mi się post przerywany kończy, już jest po 12. Może mnie zabierzesz gdzieś na śniadanie? Fajnie się stoi w kolejkach 10 godzin. Nie, nie ma mowy, ale dzisiaj jest wszystko zamknięte, nie? Nie, śniadanie w nic. Ja z czym innym przychodzę, ponieważ słuchajcie, pamiętacie vloga, w którym szukałam pieniędzy w Lumpeksie? Ja w końcu znalazłam te pieniądze w Lumpeksie! Tak naprawdę w pięknej rzeczy. To nie było tak, że ja po prostu, wiecie, idę i szukam. Tak naprawdę te pieniądze znalazły mnie. Nie były to złotówki, to były franki szwajcarskie i kupiłam właśnie rzecz z zawartością. I to jest coś wspaniałego, ale jak zobaczycie tę rzecz, to zrozumiecie, dlaczego ja nie byłam w stanie się
oprzeć, no opanować. Czasami niektóre kobiety tak mówią, że on taki piękny był, że ona się nie opanowała. To ja tak mam z rzeczami w lumpeksie. Jak wzięły sobie męża koleżanki chyba. Bo to z czego się tłumaczyć, że się nie opanowała? No nie, no zawsze musi być jakaś przyczepa z tym hopem, żeby druga się mogła nie opanować, bo jeżeli on, ale wiesz, jego nie interesuje Madeline Ashton po prostu. Oglądaliście ten film ze śmiercią jej do twarzy, w głównych rolach Bruce Willis, Meryl Streep i jak jest ta trzecia? Goldie Hawn? Goldie Hawn, dokładnie. Chyba, nie? No to matka... No i film zaczyna się od tego, że Goldie Hawn jest z Bruce'em Willisem, tworzą szczęśliwe narzeczeństwo i ona postanawia zrobić test swojej quasi najlepszej przyjaciółki, którą gra Meryl Streep i zabiera tego Bruce'a na jej występ, na fatalny spektakl, który jest całkowicie wybuczany. On jest zachwycony, składa róże na jej ręce i jak wracają do domu, no to mówi, że mnie w ogóle nie interesuje. Nie, on jest chirurgiem plastycznym. Tak, jest chirurgiem. I to już jest parę dni później. On operuje kogoś w szpitalu, a w okienku takim, wiesz, operacyjnym szpitalnym, tym co jest... Pojawia się Meryl. Pojawia się Meryl z różami i z szampanem. I on potem wraca do domu, ona się chyba dowiaduje, czy to się nic, już nie, bo to wiadomo. No. Wraca taki narębany, szczęśliwy i w ogóle, a ona się wścieka na niego. W sensie Goldie, jego tak. Narzeczona wścieka się na niego? To jest tak pokazane, że nie wiadomo, czy to jest tego samego dnia, czy to jeszcze po innych spotkaniach. Ale to jest króciutko w czasie. Tak. I mówi, a dlaczego ty z nią poszedłeś? No i w ogóle ma pretensje. On mówi, że to była zwykła przyjacielska kolacja. Jego w ogóle nie interesuje Madeline Ashton. Cut, następna scena, wychodzą poślubieni już z kościoła. I uznałyśmy, że to jest... Znacie takie historie? Znałyśmy, że to jest tak piękne i tak życiowe. Tak, tak. I przypomniałyśmy sobie z naszych żyć podobne historie, dlatego... Znaczy, no może nie ze ślubem, ale... No nie ze ślubem. Ale jak czasami przypomniałam sobie, jak jeden mężczyzna... ci tłumaczył, że go w ogóle nie interesuje jakaś tam koleżanka. A w tym samym czasie zaproponował jej wspólne wynajęcie mieszkania. No i jeszcze jedną miałam sytuację. Nie wiem jaką. Opowiadałam ci. W skrócie? Z beatboxowaniem. Tak. Nie interesuje mnie Madeline Ashton i tydzień później był świeży związek. To jest hit, więc jeżeli macie takie sytuacje, jakby piszcie. Bez imion, bez nazwisk, ja nie chcę nic wiedzieć, chcę wiedzieć wszystko. Czy możemy przejść do rzeczonej rzeczy? Rzeczonej? To są ciekawe rozmowy. Mnie one bawią, jakie czasami... To jest wrażenia podcast o związkach, załóż. No, mogłabym, ale nie lubię swojego głosu, więc nie mogłabym. Masz piękny głos. Nie mam zachrypnięty. Ja mam zachrypnięty, jakbym chlała, paliła. I nie była zainteresowana w co najmniej 5 aż Madeline Ashton tygodniowo. Dokładnie. Są tu rzeczy ważniejsze. Tak naprawdę przyszłam tu w tematyce lumpeksowej, a rozmawiamy o miłości. Albo jej braku. A nie, może o miłości, ale braku wierności. Nie wiem, czy to aż tak. To jest świetny temat, to jest fantastyczne. No i zobacz, ja zawsze przyjdę i tak, może ty jeszcze nie jadłaś śniadania, ale jaka ty jesteś szczęśliwa? Ty mnie budzisz, przyjdziesz, kurde, wybudzisz mnie i mówisz, tadaj! Słuchajcie, ja w to wchodzę. Ja nawet nie wiedziałam, że ja w to wchodzę, zanim ja tego nie wyprałam w domu, bo nie przymierzałam tego. To jest profesjonalny uniform dla cyklisty. Tak zakładam, bo w barach szeroki, a w dupie wąski. Profesjonalny. Tu już nawet nie widać na tej metce nic, nie co wiem, się działo. Jest profesjonalny, a ma to utwardzenie w, że tak powiem, na dżądro? W centralnym punkcie krocza? Nie, ale myślę, że do tego... Ja teraz to przymierzę. Wy to musicie zobaczyć. Co? Musisz znieść tą bluzkę, tak? Nie.
Zdejmij pod tą bluzkę. Nie chcę zdejmować bluzki. Zdejmij. Zapnij się. Udowodnij ludziom, że się zapinasz. No. Ale to jest męskie. No ale w cyckach. Nie. A co? Wąskie w dupie. Wąskie w dupie. Wąskie w dupie istotnie, ale nie tylko. Możesz tu sobie jeszcze rozpiąć od dołu. No to wiadomo, żeby wyjąć fiflaka, a nie żeby kucnąć. A może, żeby się podrapać? Słuchajcie, zapięłam się. Wyglądam jak kaczuszka. Kaczuszka? Kaczuszka. Chociaż nie, kaczuszki mają zazwyczaj odstające kuperki, a ja w tej chwili mam odstające, bo zginam się jak Maryla na scenie. Wiesz, co mi się dzisiaj śniło? Że są w ogóle jakieś takie super ciuchy, gdzieś idę i widzę siebie, całą swoją sylwetkę, jak idę. No. Oczywiście jestem fantastyczna w tym śnie, w sensie jestem tak ładnie zbudowana. Ale jak patrzę na to, to mam taką normalnie wystającą, taką dupę wystającą, że można postawić szklankę na coś takiego. No to można teraz. Nie przesadzaj. Co sądzicie o tym genialnym zakupie? 18,50 za to dałam, a w tylnej kieszeni, tutaj, znalazłam 20 franków szwajcarskich. Who's the winner? Who's the winner? Od razu rewidowaliśmy szwajcarskie konto i jest. Dokładnie, od czegoś trzeba zacząć. Słuchaj, słuchaj z tej strony Brad Pitt, no tak się złożyło, że od zawsze bardzo mi się podobałaś, także czy możesz mi pożyczyć 200 000 dolarów? Mój kumpel Al Pacino potwierdzi. Cześć, tu Al Pacino, potwierdzam. Ej, ja bym w tym mogła normalnie prowadzić takie te, no nie? Chodź, zrobimy fitness przed śniadaniem. No wstawaj. No dawaj, Lusia. Jedyny fitness, jaki robię przed śniadaniem, to podnoszenie szklanki z zakwasem buraczanym oraz szklanki z złotym, pysznym koktajlem z różnymi przyprawami i cytryną i wodą. Złoty koktajl to ty możesz mieć. Wczoraj wypiłam, wiesz co ja zrobiłam wczoraj na noc? No, co zrobiłaś wczoraj? Przez to, że tak było mi taki przebiało po szyi, jak wracałam, jak ja poszłam, zrobiłam sobie taki napar z imbiru, ale tak, z taką kumulacją, że jak go wypiłam, to aż czułam go po prostu wiel i tak taki był mocny i gorący. Ej, mi naprawdę to pasuje. A jak ja bym wyglądała, jak ja bym była szczupła? Wiesz, że zawsze ja myślę o sobie. Jakbyś wyglądała? Ja bym wyglądała, jakby była szczupła. Słuchajcie, jakie macie pomysły? Bo na przykład jak widzę niektóre osoby, które były większe, bardzo grube, mocno otyłe albo średnio. No średnio to nie, ale tak mocno, jak chudną, to bardzo im się zmienia w ogóle twarz, bardzo. No ale ty jak będziesz szczuplejsza, to nie będziesz taki... szczupła, to pamiętam jak wyglądałam, jak byłam kiedyś szczupła. Ty jak jesteś szczuplejsza, masz takiego beach face'a, że jak ja cię pierwszy raz w życiu zobaczyłam, to ja mówię, ale to jest beach. Prawda? Ale to jest beach? Beach, beach. No. Ale ja takiego taki rozumie. Słodziak jesteś. Znaczy zależy, chyba że cię to zależy, to nie trzeba, to nie można. Jeden był taki dzień ostatnio, bardzo dla nas trudny i przykry, to w tym momencie ja wszystko robiłam, żeby przeciągnąć chwilę i gdzieś tam nie pojechać. To pamiętasz? 3 osoby zaszły mi za skórę. Ja mówię jeszcze... W tym jedna nazwała cię zerem. No. I to był pracownik Lidla. Dlaczego nie? Nie zostawić. Nie wyobrażasz sobie, że człowiek... Ja go nie nazwałam w żaden sposób brzydko. Oczywiście powiedziałam, żeby się w pewnym momencie, jak już się tak przyrzekł, to powiedziałam, żeby się ode mnie odpieprzył. Mm. A potem jak zobaczył, powiedziałam, żeby się ode mnie odpierdolił. Ale on do mnie powiedział, ja tutaj jestem ważny, ja tu rządzę, a pani jest zerem. Cześć to? Jezu, ja powiem tak.
chciałam pokazać, że jakby wynoszę pieniądze z Dumpeksu, a tu takie historie miłosne, zdrady. Ale ja nie wyobrażasz sobie taką sytuację? Nie, nie wyobrażam sobie. Pomijam fakt, że ja wtedy byłam w takim stanie, że było mi bardzo, bardzo ciężko, ale wyobrażasz sobie, że przychodzi ktoś, kto ma problemy bardzo głęboko psychiatryczne, który naprawdę ma poczucie naprawdę niskiej wartości i ktoś, jakiś pracownik Lidla z jakąś głupotę mówi mu, nie, proszę tak nie robić, bo mu się tak nie podoba i ten ktoś już go chce, żeby on sobie odszedł i ten mu mówi, że jest zerem, przecież to jest w ogóle... Ja sobie jak ty mi to opowiedziałaś, to ja byłam naprawdę zdruzgotana. Na mnie, ja mam wrażenie, że ja trochę żyję w swojej bańce, gdzie na przykład ludzie zawsze mówią prawdę, nie obrażają się z powodu, w sensie nie wyzywają się, nie wiem, jakieś takie rzeczy się właściwie nie zdarzają i jak ja przyłapię kogoś, że ktoś kłamał, to się zdziwisz zawsze, nie? To mam takie... Ale to jest... Jak? To jest kwestia tego... Dlaczego? Notorycznych kłamców, nie? Że czasami patrzysz, że ktoś... Dobra, ściemnił raz, bo coś, bo mu było nie po drodze, ale na niektórych ludzi patrzysz, że oni zawsze kłamią. No nie wiem, dla mnie jest... Nie masz tak, że bardzo mało sytuacji, bardzo niewiele momentów, kiedy jest przestrzeń na kłamstwo. Uważam, że to nie ma ale sensu. To jest tak właśnie, jak rozmawiałyśmy kiedyś, że są notoryczni kłamcy i to dotyczy... Tomasze! Zarówno kobiet, jak i mężczyzn, że czasami niektórzy kłamią, a jak ci się potem tłumaczą, że skłamali, to jeszcze 10 różnych innych kłamstw do tego dorzucą. Tomaszek! Z taką osobą nie da się stworzyć żadnej relacji. Wiem, relacji. Już nawet nie mówić o związku, relacji. W ogóle, ale no przyjaźni jakiejś, nie wiem, przecież to jest straszne. Tym bardziej, że ty cały czas, bo ty już potem wiesz, że ta osoba ma takie tendencje i ty słyszysz, kiedy ona pieprzy. Boże, jaki tu się poważny kanał zrobił. Żeby wyluzować trochę tę sytuację, zaraz wracam. Gdzie idziesz? Zaraz wracam. I poszła. Naświeciła mi tu i poszła. Jest mój telefon, bo to już jest czas o 12. Zapłacić własny telefon. Chodź tutaj. O nie! Jedna historia. Czy ty musisz przemycać we vlogu 200 rzeczy? Przecież nie widzę, ja szaleją, nie wiedzą, czy oni oglądają vlog o ciuchach, vlog o jedzeniu, vlog o historiach z... Co to za gazeta? Możesz wybrać historię. No. W spadku zostawię wam piękne wspomnienia. Lecę na urlop, a nie do pracy. O psie, który mieszkał w piwnicy. Tu rządzi Marianna. Szefowa zastraszała wszystkie dziewczyny w dziale, ale one milczały. Co myślisz? Wiesz co? Skoro ty nie chcesz, to ja nie będę nic czytać. Chciałem udowodnić koleżance, że jestem debeściak, dlatego pijany wszedłem na parapet, złamałem kręgosłup, ale nie złamałem się. Ale debeściak. Ale debeściak. No debeściak po... Ej, wiesz co, ile czasami tak widzę? I wiesz co, ty sobie siedzisz, przykładasz się, leżysz, a ja tak siedzę i nasi widzowie są zmuszeni do gapienia się tylko na mnie, nie to żeby to był przykry widok oczywiście, no ale wiesz. Ja siedzę, nie leżę, to po pierwsze, a po drugie, to jest właśnie taka historia typu kobieta ma faceta, który jest po prostu malutkim chłopcem. Dlatego kobiety żyją dłużej. No pewnie coś w tym jest. Dobrze. No, takie głupoty do głowy nie wpadają. Ale pamiętam kiedyś taką autentyczną historię, która była w jakimś, gdzieś była przedstawiana i moja mama mi ją opowiadała, bo stała tak po śmiechu, że mąż chciał żonie tak zaimponować, żeby ich życie erotyczne jakoś urozmaicić, więc stwierdził, że rzuci ją w łóżko, a sam skoczy na nią z jakiejś szafki, która stoi przed łóżkiem, no i tak wymierzył, że wpadł między łóżko a szafę. I się tak połamał, że przyjechała przyjechała karetka i go zbierali z tej ziemi połamanego.
to najpierw się skupili, żeby mu pomóc, podnieść go. No jak go zdusili po schodach, to go zapytali: panie, coś pan robił? Żeś się pan tak połamał? Oczywiście już był jakiś bieliźnie czy coś. A on zaczął opowiadać, że chciał zaimponować żonie. No i wszedł na szafkę, no i skoczyli. Panowie dostali takiego ataku śmiechu, że puścili nóża z nim. Ale czekaj, czy on chciał skoczyć i od razu trafić we właściwy punkt? No nie, to był mistrzostwo, ja nie podejrzewam, ale może... A to jakiś sąsiad? Nie sąsiad, to nie jest historia sąsiad. To nie jest inside story? Nie było opowiadał takie historie? To by było dziwne. Dlaczego? Ludzie, wiesz, w latach 90. sobie bardzo dużo opowiadali. Nie? No ale to wiesz, to się działo za zamkniętymi drzwiami w domu, to się działo za zamkniętymi... Słuchajcie, co za zamkniętymi drzwiami, to za zamkniętymi drzwiami. Jeżeli jakby nas kochacie lub chociaż trochę poprawiamy wam humor, zachęcamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Czekamy w komentarzach na wszelkie wasze uwagi i odpowiedzi na licznie zadawane przez nas pytania. Kochamy was bardzo, bardzo serdecznie. Prawda, Lulunia? Rzeczywiście. Lovesy, papsy, bye-sy!